Dzisiaj chciałabym poruszyć pewien temat. Zabierałam się do niego już od dawna, ale jak Państwo wiecie, wiosna, lato i wczesna jesień to w naszym ogrodzie bardzo dużo roślin kwitnących, roślin o pięknych liściach czy trawach. Chciałam je koniecznie Państwu przedstawić, zarówno te, które są znane, jak i również te, które rzadziej są sadzone w naszych ogrodach. A prawda jest taka, że w naszym ogrodzie tych roślin jest bardzo dużo i był nawet czas, że chyba przez całe lato niemal codziennie byliście Państwo świadkami, oglądaliście codziennie filmy z ogrodu marzeń. Dlatego dzisiaj chciałabym poruszyć temat mikoryza. Co to jest mikoryza? To jest bardzo ważne i bardzo pożyteczne, mogłabym powiedzieć, zjawisko, które występuje naturalnie w przyrodzie. Jeśli udacie się Państwo do lasu, tam doskonale wiecie, jak to wygląda. Są drzewa, krzewy, one zrzucają liście, igły, tworzy się ściółka, a z tej ściółki wyrastają grzyby, liczne grzyby. Oczywiście są to różne grzyby, jadalne i niejadalne. Wytrawni grzybiarze doskonale wiedzą, gdzie i jakich grzybów należy szukać. Podobnie zresztą jest tutaj u nas. Mamy posadzone modrzewie, które już mają prawie 20 lat. One oczywiście są przycinane na wysokość, na szerokość, żeby nie były za wysokie, za szerokie. One zrzucają igły i również tutaj tworzy się bardzo wartościowa ściółka. I jesienią mamy tutaj pole maszlaków, o czym Państwu nieraz mówiłam, pokazywałam w filmach. Ale jak to zrobić, aby przenieść z lasu grzyby do własnego ogrodu? I przede wszystkim, co to jest mikoryza? Czy warto, żeby ona w naszych ogrodach była? Mikoryza to jest nic innego jak symbioza grzybów z korzeniami roślin. Czyli gdy grzyby mają odpowiednie warunki, przede wszystkim ściółkę, odpowiednią wilgotność, zaczynają się rozwijać. I co daje to roślinom? To jest na zasadzie wzajemnej pomocy, czyli dzięki grzybom, które rozwijają się w korzeniach różnych roślin. Takie rośliny są zdrowsze, nie chorują, lepiej kwitną, owocują, łatwiej pobierają z gleby wodę i różne odżywcze substancje, ale nie odbywa się to za darmo, nie ma nic, jak powiedziałam, na zasadzie wzajemności. Czyli grzyby od roślin dostają cukry, których same nie mogą sobie wyprodukować, a są im potrzebne. No dobrze, ale jak przenieść ten piękny las do własnego ogrodu, ogrodu suchego, ogrodu, który jest położony na południowym stoku, słonecznym, wiecznym? Grzyby takich warunków nie lubią. Na to trzeba czasu. Przede wszystkim muszą być już większe rośliny, ale można oczywiście posłużyć się gotowymi preparatami, które są dostępne w sklepach. Jest ich naprawdę bardzo duży wybór i są to preparaty dosyć pomocne. Ale może zacznę od początku. W naszym ogrodzie nie stosujemy żadnych środków chemicznych, tylko wszystko to, co naturalne. Naturalne nawozy, naturalne opryski. Bardzo ważny jest właśnie kompostownik. Kompostownik wilgotny, kompostownik, w którym rozwijają się przeróżne mikroorganizmy, drobne żyjątka, dżownice, no i oczywiście grzyby. To wszystko później trafia na rabaty. I tam tworzy się również żyzna ziemia, ponieważ wszystkie liście z ogrodu, skoszona trawa, igliwie, liście, kora, to co jest, wszystko zbieram i rozrzucam na rabaty, czyli mówiąc krótko, ściółkuję. Oczywiście każdy grzyb lubi inne siedlisko. Na przykład są rośliny, które mają ziemię kwaśną i tam nie wszystko da się zastosować. Trzeba na przykład igły z modrzewia, które pokazywałam, jak grabie sosnowe, i rozrzucam właśnie wokół azalii, rododendronów i hortensji, które lubią kwaśną ziemię. Ale również bardzo dobry jest trociny, jeżeli macie Państwo, mój mąż ciągle pracuje z deskami, więc takie odpady ma, to wszystko rozsypuje od razu wokół roślin. Ja nie kompostuję gdzieś tam na boku, od razu sypię na koło roślin i tworzy się taka warstwa. Po kolei to wszystko od dołu się
się kompostuje. Natomiast pozostałe rośliny, pozostałe rabaty, dobrze Państwo wiecie, że wszystkie gałęzie przepuszczam przez rębarkę. Mam z rębki drzewnej, liście, to wszystko trafia na rabaty. Tam jest już wilgotne środowisko. Oczywiście, gdy przychodzi susza, która tak jak w tym roku trwała ponad miesiąc, tam też gleba się wysusza, ale ja cały czas podlewam, tak aby była wilgoć. I wyrastają grzyby. W naszym ogrodzie grzybów jest bardzo dużo. Ja tych grzybów nie niszczę. Są to grzyby na rabatach, są na ogródku warzywnym, są w szklarni. I to wszystko, proszę Państwa, musi być ta zrównoważona uprawa. Nie może być tak, że stosujemy czegoś za dużo, na przykład jeżeli ktoś stosuje nawozy chemiczne czy opryski, no to niestety, ale takie grzyby rosły nie będą, ponieważ to wszystko zostaje wtedy zlikwidowane. I to nie dzieje się, proszę Państwa, tak od razu hop, siup, że już się rozrzuci i już będzie rosło. Na to wszystko potrzeba troszeczkę czasu. Ale jeśli będą Państwo systematycznie budować w ten sposób swoją ziemię, swoje rabaty, to pojawią się grzyby, które będą spełniały bardzo pożyteczne zadanie dla roślin. Dzięki nim rośliny będą rosły naprawdę lepiej. I to mogą Państwo zauważyć, to zarówno jeżeli chodzi o uprawę warzyw, ale też jeżeli chodzi o uprawę roślin ozdobnych. Ja wiele razy Państwu pokazywałam, że nigdy ogrodu warzywnego nie zostawiam gołego na zimę, ani żadnych rabat w łóżkach permakulturowych, ani też w szklarni. Przysypuję ściółką liściową i podlewam. Jeżeli chodzi oczywiście o szklarnię i kompostownię. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, żeby grzyby mijały właściwe siedlisko i nie przekopuje tej ziemi, bo jeśli przekopujemy, to wszystko trafia na wierzch, wysusza się i te organizmy, które powinny żyć w ziemi, one są wyrzucone na zewnątrz i one po prostu giną, ponieważ to nie jest środowisko dla nich. I odwrotnie, to co żyje na powierzchni, trafia głęboko do ziemi, to też nie jest dla niego środowisko. Niektórzy mówią, że w ten sposób pozbywają się nornic. Proszę Państwa, nie. Ja ściółkuję ogród od wielu lat i jeżeli chodzi o nornice, najlepszym tutaj skutecznym środkiem są koty łowne. My mamy 3 koty, a oczywiście przodująca w tym wszystkim jest Mimi. Mimi, która gdy ja wychodzę do ogrodu, zbieram sobie narzędzia, jeszcze dobrze nie wyszłam, Mimi za mną, za chwilę patrzę, wraca Mimi. Niesie w pyszczku 2 liście. Myślę sobie, po co kotu liście? Nie widziałam, żeby koty znosiły liście. Patrzę, a w liściach mała myszka. A tak więc koty łowne sobie poradzą. Nie będzie żadnych nornic, żadnych mysz w ogrodzie. I ściółka absolutnie tutaj nie ma tej wady, że tam zalęgną się jakieś robaki. Jeżeli coś się zalęgnie, to tylko pożyteczne mikroorganizmy. I tutaj właśnie jest trawnik, który już jest częściowo wygrabiony i jest tutaj pełno igieł modrzewiowych. Te igiełki, proszę Państwa, razem z sosnowymi zbieram, daję pod kwasolubne rośliny i tam wyrastają grzyby. I o to chodzi, proszę Państwa, żeby ściółkować rośliny, ponieważ ściółka ma bardzo wiele zalet. Mówiłam też Państwu o tym, ale też bardzo ważną zaletą jest właśnie mikoryza. I można sobie to zrobić w sposób naturalny we własnym ogrodzie, tylko trzeba troszeczkę pracy i systematyczności, a efekt przyjdzie z czasem. I to naprawdę bardzo dobry efekt i ja to polecam. Tak wygląda ogród warzywny. Jest tutaj wyściółkowany liśćmi, jak Państwo widzicie. Nie ma gołej ziemi. Nie jest też przekopywany. Oczywiście, gdy musiałam ziemniaki wykopać, więc zawsze troszeczkę ta ziemia została poruszana, ale mam nadzieję, że uda mi się z czasem ziemię doprowadzić do takiego stanu, że wystarczy tylko pociągnąć za krzaczek i ziemniaki będą wychodziły, bo jest już coraz lepiej. Gdy zima jest bardzo sucha, bo zdarza się tak, że nie pada deszcz, nie pada śnieg, więc i ja tutaj te liście czasem podlewam. Ale wczoraj troszeczkę padało, więc jest wilgoć w glebie. Natomiast tutaj jest szklarnia. W szklarni niedawno pokazywałam Państwu, jak sypuję tutaj ziemię kompostową. Teraz uzupełniłam szklarnię
jeszcze ściółką z liści. I wygląda to w tej chwili tak, są tutaj liście i ja w szklarni tutaj ziemię podlewam po to, żeby była cały czas wilgoć, nie za często, ponieważ dni nie są już upalne, gorące i nie wysycha tutaj ziemia aż tak szybko, ale jest tutaj wszystko podlewane po to, żeby właśnie grzyby mogły tutaj rosnąć, rozwijać się i żeby zachodziła mikoryza, zjawisko bardzo pożyteczne dla roślin, dla pomidorów i papryki, które tutaj sobie w szklarni hoduję. Łóżka permakulturowe zostały również przykryte puchatą kołderką. Wszystko właśnie po to, aby była tutaj wilgoć, żeby nie było gołej ziemi. Tutaj jest jeszcze troszeczkę mało, ale jeszcze nie wszystkie liście zdążyłam wygrabić, ponieważ cały czas powoli sobie spadają. I proszę mi wierzyć, proszę Państwa, że latem w ogrodzie mamy coraz więcej, coraz bardziej różnorodnych grzybów. Mnie nie chodzi wcale o to, żeby grzyby były jadalne, ponieważ tak jak powiedziałam, pod modrzewiami mamy maszlakowe pole, ale my grzybów jadalnych nigdy, przynajmniej ja nie wykorzystuję w kuchni, nie jemy. Chodzi o to, aby grzybów w ogrodzie było jak najwięcej, żeby one wzajemnie tutaj pomagały naszym roślinom, żeby rośliny były dorodne, zdrowe, żeby pięknie kwitły, owocowały i tak dalej.